Cztery zastępy straży pożarnej gasiło w nocy pożar domu mieszkalnego w Nowej Hucie. W chwili dotarcia na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej obiekt w całości objęty był już ogniem. W zagrożeniu znajdował się budynek gospodarczy, dlatego strażacy równolegle z natarciem prowadzili także działania obronne. Działania zostały zakończone po sprawdzeniu pogorzeliska i wykluczeniu wystąpienia nowych zarzewi ognia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właśnie dotarliśmy na miejsce. Znajdujemy się w Nowej Hucie, gdzie niedawno wybuchł pożar w domku jednorodzinnego. Cztery zastępy straży pożarnej gasiły ten wielki pożar. Mówię wielki, bo w momencie, kiedy tu dotarli, w zasadzie cały dom już był w płomieniach. O kurde, ciekawe, czy coś jeszcze zostało. Najprawdopodobniej po pożarze nikogo tutaj jeszcze nie było, oprócz... O kurde, zgliszcza, ale jest tutaj dużo prywatnych rzeczy. Zobaczcie, tam widzę aparat fotograficzny, kasety. No tak, no bo podczas pożaru niestety nie wolno było tutaj wejść i próbować ratować swoich rzeczy. Dlatego wszystkie prywatne rzeczy spłonęły tutaj. Zastanawiam się, czy to było podpalenie. O kurde, czy wy widzicie to, co ja widzę? Nie będę tego dotykał, ale można to delikatnie przewrócić. Domyślacie się, co to jest? Baterie nie działają. Bardzo ciekawy sprzęt. Tutaj mamy najprawdopodobniej salon. Kurde, ale musiało się palić. Dokumenty. Nie ma nigdzie żadnej wzmianki o ofiarach, także najprawdopodobniej dom był pusty. Bombki. Tutaj więcej dokumentów. Idziemy dalej. Kuchnia chyba. Tak. Jest kuchenka gazowa. Z tej strony dalej było łazienka. Boiler, instalacja miedziana wszędzie wisi. Kosmetyki. Zobaczcie, nawet telefon. Co to jest? Motorola. Motorolka. Ciekawe, co tu się wydarzyło. Czy było to podpalenie? Widzimy trampolinę, stodołę. Tutaj budynek gospodarczy, który był najbardziej zagrożony w tym momencie.
Piec. O, tutaj było wyższe piętro nawet. Tylko jak widać, schody spalone. Musiało być całe z drewna. A tutaj co? Zejście do piwnicy. Kurde, powiem wam, że nie jestem gotowy, żeby tam wchodzić. Nie mam odpowiedniego ubioru. To jest bardzo spontaniczna wyprawa, na którą się nie przygotowałem. O kurde. Co myślicie, wchodzimy? No dobra, spróbujemy. O kurde, ile przetworów. I myślę, że to wszystko jest nadal dobre, ze względu na to, że domek nie stał opuszczony, tylko po prostu wybuchł w nim pożar. Ale czuć spalenizną nawet i tutaj. Mimo to, że to było zamknięte. Dobra, wychodzimy. Kurde, tutaj doszczętnie wszystko spaliło się. Zobaczcie. Zauważcie, że domek jest w zasadzie w 90% drewniany. Dlatego się tak szybko zajął. Karty do gry. Budynek gospodarczy. No, tutaj wszystko jest w porządku. I myślę, że to dzięki interwencji Straży Pożarnej, szybkiej interwencji. Gdyby nie oni, zapewne ten budynek też by się zajął. Tam już jest stodoła. Trampolina. Szkoda tego domu. Kurde, pięknie musiał wyglądać. Poszperam w sieci, może będzie gdzieś zdjęcie przed pożarem. Uwaga, budynek grozi zawaleniem. To akurat prawda. W każdej chwili może tutaj wszystko runąć. Ile książek. Prawdopodobnie ta część paliła się jako ostatnia. Z tego względu mamy jeszcze książki całe. No kurde, tutaj też jest niebezpieczny.
Dobra, to jest chyba dobry moment, żeby zakończyć eksplorację w tym domku. Szkoda go, bo naprawdę musiał wyglądać fajnie, zanim się spalił. Widzieliśmy, że jest drewniany, więc na pewno miał swój urok. No cóż, ale takie rzeczy się zdarzają. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam. I do zobaczenia na moich kolejnych wyprawach. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Same na kolejną wyprawę na południe.